Witam w kolejnym filmiku. W zasadzie perfumowo-zapachowym do spaceru wzdłuż morza. Teraz może trochę morze skadruję, gdzie jesteśmy. Może tutaj trochę. Zajęłam sobie jeszcze trochę innych szali. Że tak powiem, z tych różnych moich, które mam, trochę i tak generalnie za dużo. Wyjęłam jakieś kolejne, póki jeszcze jest taka pogoda, że trochę można przynajmniej tak w porą popołudniowo-wieczorową szal jeszcze zarzucić. Ja w tym momencie w użyciu mam w zasadzie połączenie różnych herbacianości. Herbacianości świeżej, przestrzennej Tomba Indolence oraz takiej też świeżo, orzeźwiająco-kobieco głębokiej aury. I wytrawna, ale z takim niuansem trochę może takim bardziej, nie tyle słodki, co takim leciuteńko słodszym, wiśniowym. Essencja de test. Natomiast ona i tak wypada wytrawnie. Mam wrażenie, że nabrała wytrawności z czasem. Chociaż nie jest tak wytrawna jak Tede Rhubarbo. Także to tyle. Jeszcze może trochę szumu. Może trochę jeszcze zieleni. Oprócz tego testowałam dzisiaj ponownie zapach Mentito Rossa Sirio, za którym generalnie nie przepadam, oraz More Than Words Serge Joffre, chyba tak to się mówi, za którym też generalnie nie przepadam, ale tak ponawiam testy. Serge Joffre, More Than Words, jakoś chyba tak. On jest generalnie agarowy. To jest taka agarowość trochę, powiedzmy, słodsza, nieproblematyczna, nie jakaś przebudzona, taka trochę trochę upojno-owocowa, trochę też czuć róże, trochę takiego trochę agaro, gourmand. Może jakieś takie, powiedzmy, taka nuta trochę gourmand, może trochę wypieki, nie wypieki, ale to nie jest jakiś taki zapach wstrząsający dla mnie. Jest dużo zbliżonych i to jest taki trochę klimat może arabski, może nie nazbyt arabski. Ceny tej marki są bardzo wysokie, jest ogromna mnogość zapachów, także po prostu mało który zrobi na mnie takie wrażenie, żeby po prostu bo to na mnie warte uwagi, także nie do końca mi zwykle po drodze z tą marką, dużo różnych słodziaków, ale też przede wszystkim chyba zbyt duża mnogość tych zapachów. No i właśnie ten stosunek ceny do jakości, jakby nie też nie moja estetyka perfumowa, zapachowa. Sirio, mam inne zapachy Mentito Rossa, które bardziej lubię. O, chudeczko się udało też skadrować trochę. Natomiast Sirio trochę jabłka, trochę takiego efektu jakby jabłko, róża, świeżość, ale jednocześnie słodycz. Taki trochę ulepszony, niszowy mainstream. Powiem Ci takie trochę jakieś tam skażenie dalekie z taką jakby oświeżoną, trochę jabłkową wersją Burberry Brit Red. Jakby takie trochę ciasto rabarbarowe z czymś takim jabłkowym i z różą, jakieś takie wokół tych różnych tak sobie krąży. Natomiast ptaki też słychać w tle. Natomiast generalnie to jabłko, trochę róża, trochę świeżość. Może nie wiem, czy to jest rabarbar, ale taki efekt trochę tego Burberry Brit Red, ale jakby zdjąć słodycz, dodać jabłko, dać trochę jakby róży. Bo ostatnio jak byłam w sopockim stylu, to właśnie był taki zapach tworzony. Jedna osoba, która tworzyła, właśnie będę już pokazywał, co było stworzone. Jak przyszłam, to już było po stworzeniu, to był taki zapach właśnie coś na zasadzie takiego trochę z dodatkiem mlecznym gourmand, na zasadzie trochę z rabarbarowością, trochę z szarlotką, taki trochę szarlotkowo z rabarbarem, trochę z mlecznością gourmand, trochę na zasadzie mniej słodkiej wersji, trochę orzeźwionej z dodatkiem mleczności względem właśnie Burberry Brit Red wycofanego. A ja sobie w ogóle zaaplikowałam na skórę. Zaplikowane miałam zapach właśnie pewną różę, a Madusz mówi, że będą zmieniane i szaty graficzne, pewnie też zapachy z Hervé Jean i zapach Pink Evidence, Niche Evidence. W ogóle taka róża dla miłośników limitowanej kwiatami Premier Rox i Saint Laurent, ale takiej silniejszej wersji. Jakoś tak zawsze mi ten zapach umknął, bo za dużo rzeczy sprawdzałam naraz, a teraz właśnie przy takich pobieżnych testach kilku małych ilości, to właśnie ten uznałam za ciekawy, bardzo sprawdzony na skórze. Jeszcze póki są w tej wersji i właśnie na miłośników właśnie tych limitowanych, taka silniejsza wersja Premier Rox, tego typu klimatu, takiej właśnie różofiołko, sentymentalnej róży, bo jest też taki składnik w laboratorium właśnie perfumerii Sopocki Styl, właśnie który jest jeden z tych różanych, który ma też jakby trochę jakby takiej róży sentymentalnej, tak to określam, takie trochę różofiołka właśnie w stylu tej róży właśnie z Premier Rox, jakby takie charakterystyczne ujęcie róży. Oraz Piña Colada Amadeusza sprawdzałam na skórze. Ale ona jeszcze pewnie będzie się przegryzała,
no, mi się dołożyła, tak wstępnie mogę powiedzieć, taką aurą trochę mleczność, trochę orzechowość, taki orzechowo-mleczny gourmand, też sól zaczęłam wyczuwać w pewnym momencie, drzewność. Być może to może chodzić o efekt takiej właśnie drzewność, cedr z mlecznością i też właśnie tam były te różne owoce, ale one tak na razie są tak bardziej migotliwie, myślę, że potem z czasem one zapach przegryzie, to będzie może bardziej owocowe, na razie z takim właśnie bardziej sprawdza mleczno-orzechowym solą, trochę takim gourmand, ale nie za słodkim.